27.09.2019. No. Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja, dobry redaktor Sławomir Ziemiński. Jesteśmy dzisiaj w Słupsku, mamy dzisiaj piątek. I proszę Pana, dwudziesty, 20, tam 6 czy 7, ja nie pamiętam. Ale w każdym razie jesteśmy w Słupsku. I proszę Państwa, tutaj mamy napis nawet Słupsk. O, właśnie tam za tą ciężarówką, o, na skrzyżowaniu. A tu mamy, proszę Państwa, pomnik, bo tu jest jakiś skwerek, Gdańsk, miasto, Poznań, tam tablica Szczecin, w prawo. I proszę Państwa, no tutaj mamy pomnik, czyli to pomnik jest, a to jest pomnik Henryka Sienkiewicza, proszę Państwa. Został ufundowany społeczeństwu w 650 rocznicę Słupska, rzemiosło cechowe. No taki pomnik piękny zrobił. Tu mamy hotel Piast, widać Rondo Solidarności, to się nazywa. Proszę bardzo, tak to wygląda w Słupsku, proszę Państwa. Słońce świeci, pogoda jest w miarę ciepło, 19 stopni pokazuje. Tu jest piękny park. Park. Spacerują ludzie po parku, grzyby też rosną, o, różnego rodzaju, nie wiem co to za gatunek, nie znam się. Butelki też od piwa leżą, jak to w parku, no. Musi piwo być wypite, nie? A butelki to można wyrzucić do kosza raczej, niekoniecznie rzucać na trawniku. No i tu piękna fontanna jest, rabatka, idziemy dalej. Wezmę tylko statyw. Zostawiłem to. No, tak z ręki zrobię ten film. Spaceruję, bo idę do sądu okręgowego, który tam już podobno jest za tym przystankiem. Bo tam będziemy rozprawę filmowali sądową. Tutaj piękny ten. Co to taki chłopczyk stoi i sika. I sika z fontanny. Ma taką ładną rybkę. A z rybki, przepraszam. Rybkę trzyma, a ta rybka. Z pyska rybki się leje, poproszę Państwa. Piękny widok. Zaraz zrobimy zdjęcie. O. Tak, no i to tak wygląda. Tutaj są pięknie poprzycinane klomby. Proszę bardzo. Ładnie w tym Słupsku jest zielono. Uwaga, ryzyko zakażenia wirusem ptasiej grypy. Aha. Trzeba dać uwagę o nasze miasto. No to już chyba dawno były ptasie grypy, to już nie teraz. Chyba mi się wydaje. Nie wiem, może wróciła ptasia grypa. Ale tu piękne takie są te żywopłoty. No trochę można labirynty pobłądzić by można było. Dobrze, że to nie takie wysokie. Bo by się pobłądziło. Pani idzie z pieskiem na spacer. Dobry. Ile tu mieszkańców w Słupsku? Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Ile mieszkańców macie? Tak gdzieś 80. 80 tysięcy. Ale to było kiedyś miasto wojewódzkie. Tak, tak. Ale niestety dostało po tyłku, no i... I co teraz? Co Biedroń, co Biedroń robi? A Biedroń Warszawy rządzi. Teraz do Warszawy się wyprowadził. Już zostawił was. Tak, zostawił. No ale co, dobrze rządził jak był? Jak pani to ocenia? Coś zrobił dla tego miasta? Dobrego... Nie, zrobił. Zrobił coś? Zrobił. Zrobił ten park. To jest jego robota. On w tej chwili... Znaczy on nie robił, tylko on... Nie, to nie chodzi prostu... o dół. Chodzi o to, o oświetlenie tego parku. A oświetlenie, jesień, park już był. Zimowo. Park już był. No, czyli zimą jest oświetlony, tak? Tak. Rozumiem. No dobra. Idziemy dalej. A sąd okręgowy to gdzie jest? Budynek. To jest jeden. To jest jeden sąd. Aha, Buła. Pisze, Buła. Tam jest drugi sąd. Jest drugi. Tych sądów macie dostatek w tym kursie. A pani nie chodzi do sądu. Lepiej tam się nie daleko omijać. Kto tak mówił? Maria. Maria, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mieszkanka Słupska, pani Maria. Idziemy dalej. Idziemy teraz tu. Bo tu jest przystanek. To autobusowy, bo to tramwaje nie widać, tylko autobusy same jeżdżą. No i to budynki sądu. Bardzo ładny ten budynek kolorowy. No. Dziękuję. Z parku w Słupsku dla Was Sławomir Ziemiński.
Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dziękuję bardzo.